Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj moim i Państwa przede wszystkim gościem jest Mieszko Oziębłowski, specjalista do spraw bezpieczeństwa osobowego i poligrafer. Witam Cię, Mieszko. Cześć. Jesteś poligraferem, czyli zajmujesz się badaniem lojalności w instytucjach, w organizacjach za pomocą specjalnego urządzenia, nazywanego również wariografem, a także potocznie wykrywaczem kłamstw. W ostatnim czasie narosło sporo różnych takich, można powiedzieć, kontrowersji, różnych takich dziwnych opinii, że podważających w ogóle znaczenie i, można powiedzieć, wartość badań poligraficznych. Jak się do tego odniesiesz? Skąd się to w ogóle wzięło? Wydaje mi się, że to się wzięło stąd, z czego biorą się wszystkie różnego rodzaju historie, które podważają różne rzeczy, które są istotne dla nas. Należałoby stwierdzić, że te kwestie związane z poligrafem mają pewnego rodzaju zły odbiór ze względu na prasę. Być może ma to źródło w filmach, które przekłamują nieco tą kwestię, ponieważ ci, którzy oglądają te filmy, czy może inaczej, ci, którzy kręcą, stosują pewnego rodzaju zabiegi, które ułatwiają odbiór widzom, natomiast niekoniecznie pokazują faktyczną kwestię związaną z używaniem urządzenia. Dlatego myślę, że to jest tutaj clue i to sedno tego, dlaczego to jest tak źle odbierane. Myślę, że spora część naszych widzów oglądała film i serial Patryka Wegi pod tytułem Służby Specjalne i tam jedna z właśnie bohaterek tego filmu jest poddawana takim badaniom poligraficznym podczas rekrutacji do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I no, oczywiście na ten temat narosło sporo mitów, czy tak rzeczywiście to wygląda, czy tak wygląda praca właśnie poligrafera i czy można tak łatwo oszukać właśnie osobę, która przeprowadza to badanie. Z jednej strony tak, z drugiej strony nie, bo to zależy, jak na to popatrzymy. Gdybyśmy ujęli to w takiej kategorii, że mamy warunki idealne, laboratoryjne i przeprowadzamy próby oszukania poligrafera i stosujemy te próby tak w takich idealnych warunkach, to możemy spróbować sobie wyobrazić, że pewne kwestie fizjologiczne zadziałają, tak? Czyli będzie to w zapisach urządzenia widoczne. Natomiast jeśli chodzi o kwestie związane z takim tradycyjnym badaniem, kiedy mówimy o tym, że poligrafer wie, na czym polegają próby oszukania, stosuje wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, które przeciwdziałają tym próbom, jest w stanie zobaczyć, jakie czynności podejmuje osoba badana, żeby zakłócić badanie, bo jeżeli na przykład odwołamy się do tego filmu Patryka Wegi, to widzieliśmy tam tą pineskę, prawda? Pineskę w bucie. Tak, pineskę w bucie. Jeżeli stosujemy odpowiednie czujniki ruchu, które uniemożliwiają stosowanie takich prób, to oczywiście jak najbardziej. No, chciałem powiedzieć, że te urządzenia oraz te technologie się rozwijają stale. W związku z tym, że się rozwijają stale, to też wszelkiego rodzaju próby, które się wdraża, również są kontrowane, tak, w wyniku rozwijania i urządzeń, i technologii oraz wiedzy, która jest no, jakby przynależna poligraferom po kursie, który kończą. Prawda? Tak, tak. Powiedziałeś o tych technologiach. W przeszłości były wykorzystywane wariografy, poligrafy analogowe. Obecnie chyba już dominują poligrafy cyfrowe. Jaka jest między nimi różnica? Także jeśli chodzi o dokładność badań. Możemy powiedzieć, że różnica jest zasadnicza w kwestii tego, w jakich kanałach przebiega odczyt, tak? No bo w poligrafach cyfrowych jest tych kanałów więcej i dotyczą one między innymi tych bardzo rudymentarnych kwestii, o których rozmawiamy, czyli kwestii związanych z zapewnieniem przejrzystości badania i zapewnieniem tego, żeby to badanie czy wnioski wychodzące z tego badania były rzetelne i prawdziwe, tak? No bo to jest istotne. No, to powiedzmy, na czym polega w ogóle badanie poligraficzne? Chodzi o badanie reakcji fizjologicznych organizmu? Dokładnie tak. Reakcje fizjologiczne organizmu są zapisywane i ich reprezentacja jest zapisywana w sposób graficzny. Widzimy tą reprezentację graficzną i możemy do tych reprezentacji graficznych przyłożyć określone wagi, które wynikają z metodologii badania, również z metodologii testów stosowanych, bo to nie jest tak, jak powszechnie się twierdzi, że pytamy o konkretną rzecz w jakimś jednym tylko formacie, ponieważ do różnych zdarzeń, do różnych sytuacji stosuje się różnego rodzaju formaty testowe, które, no wiadomo, wynikają z metodologii tego badania. Więc jeśli chodzi o, wracając do różnicy między tymi poligrafami analogowymi i poligrafami cyfrowymi obecnie, istotną różnicą jest to, że te poligrafy cyfrowe uniemożliwiają zakłócanie badań w tych kanałach,
które nie są obejmowane przez czujniki i nie są rejestrowane w poligrafach analogowych. Mhm, czyli można powiedzieć, że są dokładniejsze. Są, no, na pewno są dokładniejsze, to trudno mi powiedzieć, bo to jest kwestia zapisu pewnych elementów, które jeden i drugi poligraf zapisuje, na przykład oddech, cykl oddechowy, kwestia ciśnienia krwi, czy kwestia tego, jak serce bije szybko, wolno, prawda, i tym podobne rzeczy. Natomiast to, co nas interesuje, to również to, żeby nikt nam nie zakłócał tego badania w sposób nieuprawniony, a jeżeli już zakłóca, żebyśmy o tym wiedzieli, ponieważ to jest jedna z opinii, którą się wydaje, czy jeden z formatów opinii, poza tym, że ktoś jest osobą stwierdzającą, czy w testach rozpoznania, że rozpoznaje zdarzenie, bądź nie rozpoznaje zdarzenia, to jedną z opinii, jeżeli wiemy, że ktoś celowo nie współpracuje, jest celowy brak współpracy. I to mu piszemy wtedy w opinii. Tak? Rozumiem. A powiedz, jaka jest skala dzisiaj współcześnie zastosowania poligrafu? Czy możemy mówić, że to tylko służby specjalne, na przykład, nie wiem, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, SKW, SWW, CBA stosują, czy Policja, Straż Graniczna pewnie, czy jest to jakieś szersze, że tak powiem, zjawisko? Czy to tylko instytucje państwowe, czy także osoby prywatne na przykład korzystają? No, oczywiście, że korzystają osoby prywatne, korzystają firmy, natomiast gdybyśmy chcieli przyłożyć do tego jakąś miarę i stwierdzić, gdzie więcej jest ten poligraf używany, to w naszym kraju generalnie w sferze państwowej jest więcej używany niż w sferze prywatnej. No właśnie, ponieważ, o to pytam. Ponieważ sfera prywatna kieruje się bardzo takimi specyficznym podejściem ze względu właśnie być może na ten impact medialny, o którym powiedziałeś na samym początku, czyli dlaczego to urządzenie jest postrzegane tak, a nie inaczej. No mówi się, że jest, niektórzy tak mówią, że jest nieetyczne, że przymusza kogoś tak naprawdę do zdradzania jakiejś może swojej prywatności, swoich jakichś prywatnych kwestii. Jak ty się na to zapatrujesz w ogóle? Nie zgadzam się z tą tezą, że urządzenie jest nieetyczne, z tego względu, że po pierwsze... Ale czy badanie może być nieetyczne? Czy badanie może... też się z tym absolutnie nie zgadzam. No właśnie. To jest kwestia tego, zależy od pytań, bo możemy sobie wyobrazić osobę nieprzeszkoloną, osobę, która tak na dobrą sprawę przeczyta instrukcję i będzie usiłować użyć urządzenia i ona może zadawać pytania nieetyczne, a teraz jeszcze jest konkretne pytanie inne. Co jest pytaniem etycznym, a co jest pytaniem nieetycznym, kiedy w grę wchodzi na przykład dobro. I teraz możemy mówić o różnych dobrach. Dobro Rzeczpospolitej. Jakie pytania są nieetyczne, jeżeli wchodzi w grę dobro Rzeczpospolitej? Drugie pytanie. Jeżeli wchodzi w grę być albo nie być organizacji. Jakie pytania są nieetyczne, jeżeli wchodzi w grę być albo nie być organizacji? Więc to jest kwestia wyważenia tych spraw i odpowiedniej optyki co do tego, czego my szukamy. Więc jakby to sprowadzając do jakichś takich podstawowych kwestii, to pamiętajmy o jednym, że celem badania jest uzyskanie wiedzy na temat czy to kandydata, czy to pracownika, który pracuje w danej organizacji, czy on tej organizacji, no szerzej mówiąc, kiedy mówimy o służbach Rzeczpospolitej, nie zaszkodzi w żaden sposób. Czy wykazuje lojalność? Czy wykazuje lojalność, oczywiście. I tu znowu wracamy do pytania, czy to jest etyczne, tak? Czy jakieś pytania w tym zakresie mogą być nieetyczne? Moim zdaniem żadne, a to z tego prostego powodu, że konstruujemy te pytania w oparciu po pierwsze o potrzebę zleceniodawcy, to zleceniodawca określa, czego nie chce w swojej organizacji. I na przykład, jeżeli sobie możemy wyobrazić konstruowanie pytań przez służby, tak, czy kogo służby nie chcą u siebie, to też sobie możemy wyobrazić konstruowanie pytań, kogo przedsiębiorca nie chce. Na pewno istotną kwestią jest to, czy to jest osoba, która przyszła sama z siebie do tej organizacji, czy jej nikt nie płaci za to ekstra, że ona tam pracuje, czy ona nie została przez kogoś zmotywowana, żeby tam pracowała, czy ona komuś nie wynosi tajemnic organizacji, czy ewentualnie w innej organizacji, gdzie pracowała, już nie miała takich inklinacji. Mhm. I czy to jest osoba, która jest lojalna wobec tych kwestii, które, czy tych wartości, którymi się kieruje organizacja. I jeżeli sobie postawimy to w ten sposób, takie pytanie i tak się zastanowimy, to wtedy z tego wynika wprost. Czy możemy mówić o jakimś braku etyki w filtrowaniu pracowników? Ja jeszcze jedną rzecz powiem, że w przypadku, jeżeli popatrzymy na, bo to jest też bardzo częsty zarzut, że pracownicy, którzy przychodzą do pracy, no niestety nie dostali się do pracy, mimo tego, że uważali, że mają bardzo wysoki poziom. Poligraf w swoich badaniach jest jakby
ta cała metodologia, jesteśmy w stanie ustawić poprzeczkę, czyli albo wyżej, albo niżej, tą czułość przyjęcia kogoś do organizacji. Jeżeli ustawimy poprzeczkę, ja tu spróbuję to uprościć tak, w tej opowieści, żeby nie używać za dużo terminologii zawodowej, więc jeżeli ustawimy tą poprzeczkę niżej, to przyjmiemy do organizacji dużo osób, które do niej idealnie pasują, ale w tej grupie może nam się trafić osoba, jedna bądź dwie, które z tą organizacją nie powinny mieć nic wspólnego. Natomiast jeżeli podniesiemy poprzeczkę, to po pierwsze nie przyjmiemy nikogo, kto nam zaszkodzi, ale niestety również w tej grupie odrzucimy jakiś procent osób, które by do nas pasowały. Kompetencjami na przykład. Na przykład. W związku z tym rzeczywiście w pewnych wypadkach, kiedy dyskutujemy nad tym, możemy powiedzieć, że to urządzenie nie jest do końca idealne, czy ta metodologia nie jest do końca idealna. Ale gdybyśmy spojrzeli na to szerzej, to czy i metodologia przyjmowania do pracy wyłącznie w oparciu o CV jest do końca idealna? Rekruterowi również może się nie spodobać jakieś CV tylko dlatego, że na przykład format graficzny nie jest taki, jak powinien być i wpadnie do kosza. Więc tutaj trudno mówić moim zdaniem o tym, że badanie jest nieetyczne bądź zbyt głęboko ingerujące w pewne wolności osobiste, tym bardziej, że nikt nie będzie pytał o rzeczy, które są głęboko utajonymi kwestiami, a nie mają związku z pracą, którą się wykonuje, bo ktoś może być na przykład ukrytym poetą, który pisuje do szuflady i nikt go nie zapyta o jego głęboką tajemnicę, jaką są te wiersze w szufladzie, ani o to, czy jest ukrytym poetą. Natomiast tu chodzi o inne kwestie, o agentów wpływu, o agentów obcego wywiadu, o agentów innych firm, czyli szpiegostwo gospodarcze, szpiegostwo korporacyjne, tego typu rzeczy. Tak, no kwestia lojalności. Nie zawsze lojalność idzie w parze z kompetencjami, prawda? To o czym powiedziałeś. A powiedz, jaka jest, można powiedzieć, sprawdzalność, jaka jest wiarygodność badania poligraficznego? Czy możemy tutaj mówić o jakichś widełkach procentowych? Czy są jakieś w ogóle statystyki na ten temat? Są badania, które są przeprowadzane i literatura, która o tym sporo pisze, więc mówię, z tym nie ma problemu z dotarciem, natomiast przyjmuje się, że w większości, jeżeli mówimy o tych formatach testowych, o których mówiłem, możemy osiągnąć dokładność i takie filtrowanie w granicach 93%, ale zdarzają się takie formaty testowe, gdzie możemy mówić również o 98%. No to wysoko, to bardzo wysoko. A powiedz, jakie kompetencje musi mieć osoba, która obsługuje poligraf? Bo wiedziałeś o tym, że można zrobić sporo szkód przez właśnie nieodpowiednią metodologię badania, przez nieodpowiednie przygotowanie danego człowieka. Kto może być w ogóle poligraferem? Czy trzeba mieć jakieś specjalne predyspozycje do wykonywania tego zawodu? To znaczy predyspozycje jak predyspozycje. No przede wszystkim trzeba ufać ludziom, wbrew pozorom. Wbrew pozorom, dlatego że nie będziemy dobrymi poligraferami, nie będziemy dobrymi śledczymi, detektywami, analitykami, jeżeli nie będziemy ufać ludziom, bo jeżeli będziemy a priori zakładać jakąś negatywną cechę u człowieka, to automatycznie będzie nam trudniej znaleźć tą cechę w sposób prawdziwy. Możemy wdrukować tą cechę w obserwowany obraz. Dlatego moim zdaniem przede wszystkim trzeba ufać ludziom, a po drugie trzeba skończyć odpowiednie szkolenie. W rzeczywistości naszego kraju przyjmuje się, że to jest 400 godzin lekcyjnych, czyli około 2 lata szkolenia, no plus praktyka. No to sporo, to rzeczywiście sporo. A powiedz mi, jeżeli chodzi o skalę zastosowań właśnie badań poligraficznych już w sektorze cywilnym, bo o to chciałem zapytać, bo to raczej nie ulega wątpliwości, że służby tutaj wykorzystują szeroko, natomiast chciałem troszeczkę podpytać o skalę zastosowania właśnie w tym sektorze cywilnym. Czy przodują jakieś konkretne branże na przykład, jeżeli chodzi o biznes, które są szczególnie zainteresowane właśnie takimi badaniami? Owszem, to są branże, może zanim o branżach, to powiem, jakie organizacje, czyli duże, korporacje przede wszystkim, duże organizacje, które mają w tym interes, żeby trwać i mają w tym interes, żeby się rozwijać i rozumują, że bezpieczeństwo również jest pewnym procesem, za który trzeba zapłacić i na którym trzeba mieć pieczę, więc to są jakby te elementy, które wpływają na to, że w tych branżach się stosuje poligraf, znaczy w tych dużych organizacjach, natomiast branże to przede wszystkim te instytucje, czy te jakby organizacje, w których mamy do czynienia z klientami, czyli gdzie są jakieś bazy, które można wynieść, sprzedać, bazy klientów,
różnego rodzaju, bo tutaj mówimy o różnych kwestiach związanych oczywiście z lojalnością wobec pracodawcy, jeżeli chodzi o obsługę takich baz, ale to możemy szeroko powiedzieć, że to jest telekomunikacja na przykład, no bo to jest jakby taki rynek, który należy sprawdzać, ale także inne branże, które na przykład działają na styku państwa i na styku przedsiębiorstwa, czyli tam, gdzie na przykład wchodzą w grę jakieś kontrakty. Ponieważ w firmach, w których wchodzą w grę kontrakty, no to te firmy się bardzo pilnują, żeby pracownicy, którzy współpracują i pracują, bo to nie mówimy tylko o pracownikach zatrudnionych na etat, ale kontraktorach, pracownikach, którzy są zatrudnieni w oparciu o jakieś inne umowy cywilnoprawne, żeby to sprawdzać. Mhm. To wrócę teraz jeszcze do służb, do instytucji państwowych. Kiedyś była taka dyskusja na temat poświadczeń bezpieczeństwa wydawanych przez służby specjalne, do oczywiście informacji niejawnych, od klauzuli zastrzeżone aż po ściśle tajne, i pojawiła się taka dyskusja, że przy tych sprawdzeniach, zwłaszcza do klauzuli tajne i ściśle tajne oraz oczywiście do tych certyfikatów natowskich na przykład, powinny być robione badania poligraficzne. W przeszłości one nie były robione. Nie wiem, jak jest obecnie, czy jest to jakoś uregulowane. Jaka jest Twoja opinia w tym zakresie? Wiesz co, no tutaj trudno powiedzieć, co jest lepsze, tak? Bo to jest kwestia zasobu sił i środków. Kto miałby badać, jeśli chodzi o kwestię wydawania poświadczeń bezpieczeństwa? Czy służby miałyby pozyskiwać na rynku prywatnym poligraferów, którzy będą w oparciu o umowę zlecenie badać, outsourcing typowy, będą badać osoby, którym służby będą wydawać poświadczenie bezpieczeństwa? Nie wiem, trudno mi powiedzieć, bo zakładam, znając jakby rynek poligraferów w Polsce, to jest nieduży rynek. W związku z tym, to jest moje kolejne pytanie właśnie. W związku z tym zakładam, że byłoby trudno, aczkolwiek gdyby mnie ktoś zapytał, jeśli chodzi o dostęp do klauzul tych najwyższych, o których wspomniałeś, czyli tajne i ściśle tajne, to myślę, że nie powinno być inaczej, tylko osoby powinny być filtrowane co do tych szczególnych kwestii, na którym służbom zależy, żeby wiedzieć, czy można dać poświadczenie bezpieczeństwa. No bo mówimy o jakichś słynnych wirówkach ABW, mówimy o sprawdzaniu, mówimy o przeglądzie osoby, która jest podczas postępowania czy poszerzonego postępowania bezpieczeństwa sprawdzana. No ale to cały czas mamy postępowanie administracyjne, czyli ono się toczy wokół baz danych, wokół pewnych kwitów, które zostały gdzieś zapisane, odłożone, gdzie to się sprawdza. Ale co jest wtedy w człowieku, tak? No bo my możemy tutaj dywagować. No, najważniejsze jest to, co jest w człowieku. Gdyby nie ta kwestia, która gdzieś tam tkwi głęboko i którą można sobie sprawdzić, żeby właściwej osobie wydać dopuszczenie, a niewłaściwej nie wydać, to nie mielibyśmy z kolei, gdyby można było tak na pierwszy rzut oka ocenić, czy ktoś się nadaje, czy nie, czy tam powiedzmy proceduralnie tylko, tak. To nie mielibyśmy na przykład terroryzmu samotnych wilków. To ciekawy przykład. Chciałem Cię zapytać o jeszcze jedną sprawę, bo mówimy tutaj o kandydatach do pracy. Mówimy o osobach, które są weryfikowane, no, czy do dopuszczenia do informacji, czy właśnie aplikują, czy do Straży Granicznej, czy do Policji, czy do ABW, do Agencji Wywiadu i tak dalej, czy do konkretnych cywilnych korporacji. Natomiast chciałem zapytać już o osoby, które pracują, już są wewnątrz tych instytucji. Wiemy, że te badania takie cykliczne, czy przesiewowe w służbach specjalnych są robione, na przykład wśród oficerów operacyjnych, którzy pracują na, mówimy o wywiadzie, którzy pracują poza granicami kraju, w rezydenturach legalnych czy nielegalnych, powracają do kraju i co jakiś czas oczywiście są właśnie tutaj robione takie badania przesiewowe. Jak to wygląda z twojej praktyki? Jak duża na przykład grupa ludzi straciła pracę? No, czy w instytucjach państwowych, czy w korporacjach po takich właśnie badaniach, że wyszła jakaś nielojalność, czy wyszło kłamstwo po prostu? Czy to są częste przypadki? Powiem tak, trudno powiedzieć, w zależności od organizacji, tak, ale to się zdarza. Im młodszy człowiek, tym rzadziej się zdarza, im starszy, tym częściej. Im częściej badany, tym rzadziej, im rzadziej badany, tym częściej. Już mówię, bo to są takie dwa streamy, tak, czy dwa kierunki. Pierwsza sprawa, jeżeli znajdziemy młodego człowieka, który ma za sobą jakieś kwestie związane z ruchami patriotycznymi, był, nie wiem, w Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej albo w jakiejś innej organizacji, był kształtowany moralnie i trafia do służb, prawdopodobieństwo, że on na takim badaniu zostanie przyłapany, kolokwialnie mówiąc, na jakieś rzeczy, której nie powinien wnosić do organizacji, jest minimalne.
bo jest ukształtowany moralnie, a jeszcze jakby nie spotkał się z różnymi trudnościami życiowymi, które mogłyby go spaczyć. Mhm. Też znowu kolokwialnie mówiąc. Natomiast jeżeli weźmiemy świeżego człowieka z życia, który ma lat 40, a nie służył jeszcze w żadnej organizacji typu służby i weźmiemy go, zaczniemy badać, to może być różnie. Mhm. Ponieważ on nie wiedział o tym, że będzie badany i przez cały swój bagaż życiowy mógł się spotkać z różnymi sytuacjami, wręcz mógł je wziąć ze sobą, że tak powiem, na klatę i te sytuacje mogły na niego wpłynąć tak, że do tego badania nie przejdzie. A druga sprawa, co do rzadszego badania i częstszego. Jeżeli kogoś badamy rzadko, bardzo rzadko, czy nie wiem, w całym swoim życiu przeszedł dwa badania może, to on być może również zapomni o pewnego rodzaju pressingu, które wywiera to badanie. Natomiast jeżeli ktoś jest badany często, ja się spotykam notabene z takim wyrażeniem, że ja już więcej nie chcę przechodzić tego badania i ja już mam serdecznie dość. Ale mimo wszystko za jakiś czas, kiedy na przykład będzie awans, bądź będzie jakaś zmiana pracy, ktoś do tego badania przystępuje. Osoba, która to badanie przeszła i wie, że za jakiś czas ją czeka znowu to badanie, znowu kolokwialnie mówiąc, bardzo się pilnuje, czyli stara się być mocno, mocno praworządna, bo nie wie do końca, w którym kierunku skręci jej kariera, a chciałaby tą karierę dalej kontynuować. Więc patrząc przez te moje doświadczenia, to mógłbym powiedzieć tak, że fajnie jest, jeżeli organizacja stosuje badania często, ale uwaga, nie za często, bo będziemy mieli do czynienia z habituacją, czyli z przystosowaniem się do różnego rodzaju sytuacji. To nie służy dobru ani organizacji, ani badania samego jako takie. Rozumiem. Trzeba wyważyć te kwestie. Jasna sprawa. Jak długo trwać może maksymalnie takie badanie? Bo rozumiem, że są jakieś widełki zakładane, dolne i górne. Dolne tak, górne nie bardzo. Aha. Bo to zależy od tego, jak sprawa jest złożona. Dolne widełki są takie, które jakby narzuca nam standard badań. Tak? No to badanie musi się składać z jakichś elementów konstytutywnych, które wchodzą w skład badania i nie można tych elementów skracać. Rozumiem. Badanie musi być poprzedzone rozmową, potem musi być właściwe badanie i zakończone również rozmową. I teraz, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że sprawa jest bardzo drobna i błaha, no to badanie powiedzmy może trwać 2 godziny. Mhm. Ale jeżeli sprawa będzie trudna, złożona, jeżeli trzeba będzie pokonywać opór badanego, bo badany będzie sukcesywnie mijał się z prawdą, będziemy o tym wiedzieć, czy widzieć to, jak on się mija z prawdą, jak on nie chce tego oporu swojego dać przełamać. Więc będziemy musieli mu dodawać dodatkowe pytania. Jeżeli, no bo pamiętajmy o tym, że badanie jest jednak dobrowolne, więc jeżeli badany się zgodził i chce siedzieć i uczestniczyć w tym badaniu, to badanie może trwać nawet więcej niż 1 dzień, oczywiście nie w ciągu, tak? Czyli zakończymy jakiś etap, badany pójdzie do domu, na drugi dzień przyjdzie i będziemy kontynuować badanie. Pytałem o te górne widełki, bo tutaj nasuwa się także takie drugie pytanie, jak zmęczenie. Po prostu zwykłe psychofizyczne zmęczenie długą rozmową, 8, 10, 12 godzinną. Rozumiem, że tyle też może trwać takie badanie. W jaki sposób wpływa na wiarygodność takiego badania? No to właśnie chodzi o to, że w którymś momencie to my jakby decydujemy, że chcemy to badanie przerwać, bądź badany, który wcześniej jest informowany, że w przypadku, jeżeli się będzie czuł gorzej, jeżeli będzie się czuł zmęczony, żeby zasygnalizował, to my to badanie przerwiemy. Czyli ta decyzja o tym, kiedy badanie przerwać, no w trosce o najlepszy wynik tego badania, leży w zasadzie w dwóch rękach. Tak, w rękach badającego, który znając swój stan psychofizyczny może powiedzieć, że ja już na razie nie mogę pana badać dalej czy pani, ponieważ no przełożymy to na jutro, bo żeśmy już wykonali wystarczająco dużo pracy. Natomiast również to leży w rękach osoby, która została odpowiednio poinformowana, nie chcę mówić pouczona przed badaniem, że może w każdej chwili badanie przerwać, nie tylko ze względu na to, że po prostu już nie chce być dalej badana, bo to też jest możliwe, ale ze względu na swój stan psychofizyczny, zmęczenie i chęć pójścia zwyczajnie do domu. Jasne. Czy należy się w jakiś sposób taki szczególny przygotowywać do tego badania? Nie mówię oczywiście o chęci manipulacji poligraferem czy badaniem, ale... A to wbrew pozorom bardzo często występuje. To o tym może za chwilę, ale czy można się w jakiś sposób przygotować? Nie wiem, czy trzeba czegoś unikać, na przykład jeśli chodzi o jedzenie, picie, czy napicie się kawy na przykład przed takim badaniem może zaburzyć wynik? Pytam o alkohol przed
przed takim badaniem? To znaczy tak, są firmy różnego rodzaju. Tak, w jednych firmach przed badaniem należy dmuchnąć w alkomat i jeżeli coś pokaże alkomat, to już badania nie będzie. W drugich firmach przed badaniem nie dmuchamy w alkomat, ale badający ma jednak no, zmysł powonienia i jeżeli wyczuje... Ale inne substancje psychoaktywne, czy mogą zaburzyć takie badania? Oczywiście, że mogą i są stosowane celem zaburzenia. Natomiast jeżeli ktoś o tym nie czytał jeszcze lub nie wie, to chciałem zwrócić uwagę, że poligrafer też czyta książki i publikacje, gdzie mądrzy ludzie piszą, jak zaburzyć badanie na przykład. I wracam jeszcze do tego, co mówiłem na samym początku, że jeżeli ktoś, mamy do czynienia z jakąś dużą szkołą, która pod tym względem bada poligraferów, czy wprowadza ten cały system poligrafera do zawodu, to ta szkoła również ewentualnie stosuje różnego rodzaju techniki dydaktyczne, żeby pokazać poligraferom, że po zażyciu określonych środków reagujemy tak, a nie inaczej, ale są na to kontrposunięcia różnego rodzaju. No jednym z kontrposunięć jest zwyczajnie niedopuszczenie osoby do badania bądź przerwanie badania, ale są też inne. Poza tym zwróćmy uwagę, że są oprogramowania, co ciekawe, do urządzenia, które mogą pokazać pewne charakterystyczne reakcje dla charakterystycznych środków. O. Czyli jeżeli jest zapis psychofizjologiczny i tak jak mówiłem, będzie reprezentacja graficzna, to my w reprezentacji graficznej możemy zobaczyć, że na przykład zgodnie z algorytmem komputerowym ta osoba mogła, nie musiała, mogła zażyć określony środek. I my już jesteśmy wtedy przygotowani. No i pamiętajmy również o tym, że zawsze podczas badania określamy baseline tej osoby, czyli to, w jaki sposób ona reaguje, nie będąc obciążona emocją. I wszystko, co odbiega w górę lub w dół, jest mierzalne. Nawet jeżeli wyobrażamy sobie środki tłumiące emocje, czy tłumiące różnego rodzaju kwestie związane ze zdenerwowaniem. I to też widać i to sobie można spokojnie zmierzyć. Także ja bym powiedział, że nie ma mnie znanego środka, który wykluczałby z badania poza odmówieniem badania. No tak, powiedziałeś na początku o tych manipulacjach, o tym, że niektórzy się próbują przygotować do takiego badania. No z twojej wypowiedzi wynika, że to jest właściwie bezcelowe, że przeciętny człowiek nie jest w stanie po prostu zaburzyć badania prowadzonego przez doświadczonego poligrafera. To na pewno tak. Pewnie niektórzy wytkną tutaj słynnego szpiega, który był badany przez CIA. O to miałem zapytać właśnie też. No i niestety tylko CIA poległo na tym, ale później okazało się, że po prostu była wadliwa interpretacja tych zapisów, czyli de facto można powiedzieć, że urządzenie zbadało dobrze, tylko źle zostały zapisy odczytane, to raz. No a dwa, wydaje mi się, że ja z kolei nie jestem uprawniony do tego, żeby opowiadać o kwestiach związanych z unikaniem badania, bo moi klienci czy osoby, które u mnie się badają, raczej chcą się badać, ponieważ wiąże się to z uzyskaniem lepszej pracy. Wiąże się to z uzyskaniem lepszego stanowiska. No tak. Więc ochota na to badanie występuje i pomysły na to, jak zaburzyć badanie, znam bardziej z książek, chociaż no nie tylko, bo zdarzają się, ale to są u mnie, no mówię, wyjątki. Natomiast no, osoby te, które badam, no, są chętne do badania. Rozumiem. A chciałem jeszcze dopytać, bo nie o środki jakby tutaj jakieś stymulanty czy destymulanty jakieś farmakologiczne, ale czy na przykład kwestie medytacyjne na przykład mogą wpłynąć. Ależ oczywiście, że mogą wpłynąć. No tak. I stosuje się, tylko pamiętajmy o tym, że kwestie medytacyjne powodują to, że osoba, która wchodzi w stan medytacji, no nieco inaczej reaguje również na pytania. Aha, no tak. Więc tutaj należałoby tą osobę zwyczajnie obudzić z tego stanu, kiedy widzimy, że ta osoba nam odpływa. Chociaż, no muszę powiedzieć, z praktyki też znam osoby, które zasypiają na badaniu. O, to ciekawe. Tak, bo już się... Chodzi o zmęczenie po prostu. Chodzi o zmęczenie po pierwsze, a po drugie o to, że mają świadomość głęboką i taką ksobną, wewnętrzną, że spokojnie to przejdą badanie i po prostu nie zależy im aż tak bardzo na tym, żeby się skupiać na samym fakcie, że są badane, już tam błądzą gdzieś myślami i po prostu zasypiają. To rzeczywiście ciekawe. Wiem, że nagrałeś kurs poświęcony właśnie badaniu poligraficznemu i kwestii bezpieczeństwa osobowego w organizacjach. Myślę, że część naszych widzów może być zainteresowana pogłębieniem swojej wiedzy, bo to rzeczywiście fascynująca tematyka i myślę, że postęp technologiczny, jakiego jesteśmy świadkami, będzie po prostu sprzyjał tego typu, moim zdaniem, popularności tego typu badań. Powiedz coś więcej na temat tego kursu, dla kogo on jest, jak się nazywa i gdzie go nasi widzowie mogą znaleźć. To jest
kurs, który jest kursem zamieszczonym na stronie www.e-kursy.pro i jest to kurs, który dotyczy wykorzystania poligrafu w organizacji. Czy generalnie chodzi tutaj o kwestię związaną z lojalnością? O, to rzeczywiście bardzo ciekawe. Link znajdziecie Państwo w opisie tego filmu, tego wywiadu i w pierwszym przypiętym komentarzu. Myślę, że to fascynująca tematyka. Polecam, bo naprawdę Mieszko jest świetnym ekspertem, świetnym poligraferem. Jeszcze na koniec chciałem Cię dopytać o bezpieczeństwo osobowe, o samo bezpieczeństwo osobowe, jego znaczenie dzisiaj. Mówi się, że człowiek jest najsłabszym ogniwem. Jakie jeszcze inne środki oprócz poligrafu są dzisiaj stosowane w dużych korporacjach w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobowego, poza powiedzmy takimi środkami fizycznymi, technicznymi? Oglądając doniesienia medialne, możemy powiedzieć, co robić, żeby bezpieczeństwa osobowego nie zapewniać. Tak? No są różne rzeczy, które w ostatnich latach żeśmy zobaczyli. Jednym z podstawowych elementów bezpieczeństwa osobowego jest ujęcie go w system. Pierwsza sprawa, czyli budujemy system bezpieczeństwa osobowego, w którym każdy element rzutuje na to, żeby to bezpieczeństwo podnosić. Ale oczywiście pamiętając o suwaku, że po jednej stronie mamy wygodę, po drugiej bezpieczeństwo, więc jeżeli przesuniemy za bardzo, to bezpieczeństwo nam po prostu zahamuje rozwój organizacji, więc musimy to w odpowiednim miejscu stawiać. Ale nie może być tak w organizacjach, że stosuje się na przykład mail prywatny do tego, żeby pewne rzeczy związane z organizacją puszczać bokiem, bo na przykład boimy się, że główny informatyk siedząc będzie widział, o czym my piszemy. Jeżeli organizacja zatrudni informatyka właściwego, czyli na przykład zbada go na poligrafie, sprawdzi go dokładnie, to on nie będzie sprawdzał maili, które piszą pracownicy. To jest moja taka jakby dygresja co do tego, jak ten system powinien działać. On powinien być komplementarny. Więc jeżeli mówimy o bezpieczeństwie osobowym, to poligraf jasny jako jeden z filarów, a pozostałe kwestie, na przykład ISO, wdrożenie pewnego obiegu ochrony informacji, wdrożenie również tego, żeby osoby wszystkie, które są w organizacji, rozumiały jej potrzebę. Ale to też nie wyjdzie, jeżeli tu się podeprę ISO, jeżeli najwyższe kierownictwo, bo tak to formułuje ISO, nie będzie rozumiało sensu wdrożenia bezpieczeństwa w organizacji. Zaczynamy od samej góry, a nie odwrotnie, bo często w organizacjach niektórych, które to robią źle, wszyscy pracownicy na dole są wyszkoleni, natomiast ci na górze uważają, że ich to nie dotyczy, bądź jest to mało istotne. Zaczynamy odwrotnie, zaczynamy od samej góry. Sama góra rozumie potrzebę, sama góra stosuje wszystkie metody i metodologie, które są związane z bezpieczeństwem osobowym, no to w bezpieczeństwo osobowe wchodzi również poświadczenie bezpieczeństwa, o którym powiedziałeś, no tak. czyli badanie osób pod tym kątem. Wiemy doskonale, że zdarzają nam się organizacje, w których pewne dane wyciekają. No nagle przychodzi jakiś dziennikarz i mówi, że on wszystko wie o tej organizacji. Niektóre organizacje nie mają w tym interesu, żeby dziennikarz wiedział wszystko o tej organizacji. I to siłą rzeczy, jeżeli to bezpieczeństwo osobowe nie jest właściwie wdrożone, jeżeli osoby nie są weryfikowane pod kątem lojalności wobec organizacji, jeżeli obieg dokumentów nie jest, czyli na przykład nie jest zastosowana zasada need to know, czyli że tylko dla oczu osoby, która to robi i tak dalej, więc no to jest bardzo ważne. No tak, tematyka niezwykle ciekawa. Myślę, że warto ją zgłębiać, tym bardziej, że wiemy doskonale, że nowe wyzwania, nowe technologie no będą generowały także nowe oczywiście zagrożenia, nowe niebezpieczeństwa, nie tylko dla instytucji państwowych, ale także dla organizacji. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, dziękuję za to spotkanie. Szanowni Państwo, moim i Państwa gościem był Mieszko Oziębłowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa osobowego i poligrafer. Serdecznie zapraszamy na kurs poświęcony właśnie poligrafowi i jego użyciu w organizacji, dostępny na e-kursy.pro. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo.